Już po raz drugi i mam nadzieję, że będzie to kontynuowane w najbliższym czasie. Organizujemy czy współorganizujemy konferencję z Państwową Inspekcją Pracy, z którą to podpisaliśmy w tamtym roku umowę o współpracy. Cieszy nas, że te umowy nie są tylko umowami czysto formalno-prawnymi, ale one mają wymiar taki praktyczny. Zaczęliśmy od konferencji o rusztowaniach i pracach na wysokościach, teraz mamy konferencję o robotach ziemnych. Dzisiejsza konferencja jest wspólnym wydarzeniem przedstawicieli nauki, przedstawicieli branży budowlanej i pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Budownictwo jest branżą, która od wielu lat ma największą liczbę wypadków przy pracy. W zeszłym roku w województwie opolskim było 8 wypadków śmiertelnych, 23 wypadki ciężkie i 109 pozostałych. Natomiast inspektor pracy nie może być na każdej budowie. Dlatego potrzebna jest konsolidacja wszystkich osób, które pracują na placach budów. Zarówno inwestorów, jak i kierowników budów, jak i brygadzistów i wszystkich osób, które pracują na budowie, łącznie z pracownikami. Tylko wspólnymi siłami, tylko poprzez działania nie tylko kontrolne, ale prewencyjne, jesteśmy w stanie coś zmienić na placach budowy. Dlatego też nam zależy na zaangażowaniu środowisk akademickich, żeby młodych ludzi, którzy dopiero teraz kończą studia, wdrażają się w zakresie przepisów nie tylko budowlanych, ale również tych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzisiaj patrzymy na to zupełnie inaczej, zwracamy uwagę na człowieka, nie ukrywamy tych rzeczy i rzeczywiście niektóre statystyki są przerażające. Po drugie, pracodawcy w tej chwili są uwolnieni, a jednocześnie nie dbają o koszty, tak? O obniżanie kosztów, a często BHP pada ofiarą tego. My staramy się w tym obszarze działać i na Wydziale Budownictwa oczywiście są odpowiednie do tego dydaktyczne metody, zajęcia, wykłady i tak dalej, ale także zwracamy szczególną uwagę. I między innymi dzięki inicjatywie także części naszych pracowników naukowych ta konferencja już stała się cykliczna, odbywa się i zaznacza swoje miejsce na mapie Polski.